Siemanko dla MMA.pl, Adam Lewicki, ze mną Mortalcio, siemanko. Siema, witam bardzo. No widzę, że jesteś jednak uśmiechnięty, ale rany wojenne na twojej twarzy, potworne. Ja, to Boże, wyglądam na kozaka wreszcie, nie no. No trochę poobijany, znaczy nie widziałem siebie bardzo. No jesteś trochę poobijany, porysowany, masz usta rozwalone, to pewnie akurat czujesz, ale no jesteś taki porysowany, tutaj yeah. Limo ci wychodzi, tu będzie bolało. O, fajnie. Super. Rany wojowe. No, ale mimo wszystko jesteś uśmiechnięty. Ja zawsze jestem uśmiechnięty, co by się nie działo. Chyba, że jakaś tragedia mogła się stać. Tu się nie stała tragedia, bo zyskałem nowe umiejętności. Dowiedziałem się, że mam twardą szczękę. No i sobie coś zarobiłem. I tyle. No właśnie, ile tych ciosów spadło na tą szczękę? Ty, chyba dużo, nie? No. Ale trzymałem się. Kurde, tak... Znaczy, jak mam teraz sobie przypomnieć, to narożnik mi mówił, że dużo dostawałem. I no, zamroczyło mnie. Ale dalej cisnąłem, żeby się bronić. Znaczy pod koniec już tam się nie broniłem, ale przynajmniej następni zawodnicy będą wiedzieć, że nie znokautują mnie. Ja tam widziałem w pierwszej rundzie taki potężny podbródkowy wszedł, gdy weszliście do klinczu i później od razu było obalenie. Poczułeś to? Nie pamiętam. No, okej. Okay. A jeszcze końcówka pierwszej rundy. Tam naprawdę chyba kilku sekund zabrakło, żeby Krycha mógł to skończyć. Jak to widziałeś? Czy też nie pamiętasz? Nie no, wtedy się jeszcze czułem dobrze akurat. Aha. Wtedy się jeszcze czułem dobrze. Pod koniec tej drugiej rundy chyba dostałem z 5 takich potężnych na szczękę. No i potem już nie pamiętam, co się działo. Wiem, że nie odleciałem, ale wiem, że te ciosy leciały. Ja się zachowałem za podwójną gardą, z tego co pamiętam, i sędzia to przerwał. A odwrotna pozycja Krychy jakoś wpłynęła na przebieg tej walki? Czy raczej z mańkutami też na treningach miałeś okazję robić? Stary, ja dwa tygodnie trenowałem do tej walki i miałem 3 sparingi w stójce. Ale z mańkutem? Czy... Nie. A dlaczego, skoro wiedziałeś, że twój rywal... Znaczy on walczy na dwie strony. No częściej właśnie wychodzi z prawą nogą z przodu. No nie wiem, no mało czasu też naprawdę. Nie będę mówił, no pokonał mnie i tyle. No ale jesteś szaleńcem, że wziąłeś taką walkę, to... czy jakby jeszcze raz pojawił się kontrakt na wskoczenie na ostatnią chwilę, zrobiłbyś to raz jeszcze, czy już raczej tylko pierwszy i ostatni raz to był? Chyba jedynie spudziany bym nie wszedł, naprawdę, bo jakby on mnie tak walnął, to pewnie bym odleciał, a tak to... Tak jak mówię to każdemu, pewnie na każdym wywiadzie to będzie, mogę iść ulicą, dostać w mordę i za to mnie nie zapłacą. Na walkę chcą cię. Za to mnie nie zapłacą, nie? A tu przynajmniej sobie zarobiłem, umiejętności zyskałem. No i co? No i tak jak mówię, no zawsze możesz dostać mordę, a tu przynajmniej jest sędzia i jakby co się źle działo, to zatrzyma, tak jak teraz. Słuchałeś tym razem narożnika, bo pamiętam, że w pierwszej walce słabo z tym było. Starałem się słuchać, ale potem już tlenu zabrakło. Okej. No dobra, Mortalcio. Wszystkiego dobrego, zdrówka. Dziękuję bardzo, nawzajem. Szacunek za to, że wskoczyłeś oczywiście. Bez problemu, super, dzięki.